Przed filmem chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, niestety przez przypadek nie wyłączyłem powiadomień z Facebooka, więc jak będziecie słyszeli w trakcie materiału bardzo charakterystyczne piknięcia, to nie zaglądajcie na swoje profile. To u mnie. Jeżeli dla kogoś materiał, a szczególnie jego druga część dotycząca się Adama Czyżutkowicza wyda się jakimś poparciem jednej lub drugiej ze stron tam walczących, to chciałem uprzejmie powiedzieć, że film w żaden sposób nie miał mieć takiego wydźwięku, żeby nie było, że popieram albo Antifę i punków, albo skinów i skrajnych narodowców. Ja tylko przekazuję informacje, nie podejmuję się żadnych ocen. Dodatkowo chcę też zaznaczyć, że zdjęcia punków i skinów to są zdjęcia wzięte losowo z Google Grafika. Dzisiejsze pradzieje po raz ostatni delikatnie cofną się w latach, by poświęcić chwilę dwóm nietuzinkowym postaciom. Pierwszą z nich jest Jarosław Andrzejewski, znany szerzej jako Czarny lub Meksikano. Drugim istotnym elementem układanki jest Adam Stanisław Czeczetkowicz, bez którego dosłownie nie byłoby niczego. Panowie są równolatkami i moim skromnym zdaniem wiele ich łączy. Między innymi zamiłowanie do muzyki oraz ogólnopolskie wypromowanie Konona. O ile Szczeczetkowiczem jest to fakt bezsporny, to co do Meksyka, niektórzy mają ode mnie inne zdanie, zdanie odmienne, ale ja sądzę, że gdyby nie jego kadencja redaktorska, nie byłoby dymów, przez co uniwersum nie miałoby takiej popularności, jaką cieszy się dziś. Chociaż dopuszczam fakt, że no nie wszyscy mogą myśleć o tym tak samo jak ja. Jest to ostatnia karta pradziejów poświęcona całkowicie osobistościom wokół Krzyśka. Następne będą już stricte opowieścią o kampanii, wyborach i drodze politycznej Kononowicza. Warto podkreślić, że przedstawione tutaj fakty życiorysów są wynikami bezpośrednio przeprowadzonych rozmów, częściowo telefonicznych, jak i w przypadku pana Adama face to face z opisanymi postaciami. Tak więc słuchając tego wszystkiego, co będę za chwilę mówił, warto mieć na uwadze, że prezentowane informacje pochodzą bezpośrednio od samych zainteresowanych, co może być zarówno zaletą, jak i wadą. Mi osobiście wydaje się, że obaj panowie byli bardzo szczerzy i otwarci, ale pamiętajmy, że czynnik ludzki i upływ czasu potrafią zniekształcić obraz wydarzeń każdej osobie, nawet tej, która stara się przekazywać informacje w 100% obiektywnie. To, co wam podaję, to jest mniej więcej niemalże 1:1 to, co oni mi mówili, bez mojej większej tak jakby obróbki tego wszystkiego, gdyż nie miałem za bardzo materiałów źródłowych, z którymi mógłbym porównać ich, nazwijmy to tak zabawnie, zeznania, tak? Nie miałem z czym porównać, więc musiałem im zaufać i przekazać wam to, co mi powiedzieli. Zapraszam na film. Jarosław Meksikano Andrzejewski urodził się w 1976 roku w Białymstoku. Jego matka Barbara Jarosławska była z zawodu księgową i pracowała na takim właśnie stanowisku w dwóch przedszkolach. Jego ojciec to dużo trudniejsza sprawa. W odniesieniu do informacji, które Konon niedawno przekazywał, dotarłem do papierów z IPN, które tyczą się 3-miesięcznej odsiadki kogoś o danych łudząco podobnych do ojca Meksyka. Imię i nazwisko jak najbardziej zgodne. Miejsce tak samo, czyli Olgierd Andrzejewski, Białystok. No niby odpowiada. Pozwólcie, że odczytam. Zakład karny w Iławie 1967-1991. Seria Akta osobowe więźniów. Tytuł: akta osobowe skazanego dotyczą Olgierda Andrzejewskiego, imię ojca Antoni, urodzony 25 luty 1951 rok, skazanego na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za uchylanie się od pracy, przetrzymywanego w areszcie śledczym w Białymstoku od dnia 8 listopada 1880 roku do dnia 24 listopada 1990
1988 roku w zakładzie karnym w Iławie od dnia 25 listopada 1880 roku do dnia 17 lutego 1989 roku, zwolnionego dnia 17 lutego 1989 roku, czyli tak w wielkim skrócie osadzonego na 3 miesiące za. No właśnie za. Udało mi się znaleźć tą ustawę, odgrzebałem ją sobie. Jest to ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. Artykuł 20 punkt 2 brzmi: kto nie stawia się na wezwanie organu administracji w myśl artykułu 4 ustęp 3 podlega karze ograniczenia wolności do 3 miesięcy lub grzywny. No to od razu sobie odczytajmy ten artykuł 4 ustęp 3, a brzmi on następująco. Artykuł 4. W razie wątpliwości co do wiarygodności wyjaśnień złożonych przez osobę, o której mowa w artykule 1, organ administracji wszczyna postępowanie w celu wyjaśnienia przyczyn pozostawania bez pracy lub niepobierania nauki w szkole. Punkt 3. Organ administracji może wzywać osobę wpisaną do ewidencji do składania wyjaśnień dotyczących przyczyn pozostawania bez pracy bądź niepobierania nauki w szkole. To wejdźmy szybko ten artykuł pierwszy. Obywatel polski, mężczyzna, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 45 lat, jeżeli co najmniej przez okres 3 miesięcy nie pozostaje w stosunku pracy lub nie pobiera nauki w szkole, a także nie jest zarejestrowany w organach zatrudnienia jako poszukujący pracy w trybie pośrednictwa pracy, jest obowiązany zgłosić się do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu stałego lub czasowego, zwanego dalej organem administracji, i złożyć temu organowi wyjaśnienia co do powodów pozostawania bez pracy bądź niepobierania nauki. Czy jednym słowem, w PRL-u jak byłeś facetem i nie pracowałeś dłużej niż 3 miesiące, to musiałeś się tłumaczyć dlaczego. Finalnie, z tego co zrozumiałem, figurant został wezwany do wytłumaczenia się, dlaczego nie podejmuje pracy, i takiego wytłumaczenia nie złożył, więc został wsadzony na 3 miesiące do pudła. Nie jestem prawnikiem, na studiach też nie miałem okazji obywać się z prawem, więc jeśli mamy na pokładzie kogoś, kto się zna, proszę niech potwierdzi, zaprzeczy lub sprostuje te moje twierdzenie. No dobra, wróćmy do sztandarowego pytania. Czy mówimy tutaj o ojcu Meksyka? Nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować pozytywnie lub negatywnie, choć prawdopodobieństwo wydaje się duże. Rozmawiałem nawet o tym z Meksykiem i sam Meksyk też nie może ani wykluczyć, ani zaprzeczyć, gdyż rodzina od strony ojca oraz sam ojciec nie jest dla niego przejrzystym tematem. Otóż drogi jego rodziców rozeszły się około 1978 roku, czyli gdy sam Jarek miał 2 lata i od tego czasu nie utrzymywał już kontaktów z ojcem. Meksyk należał do zuchów od pierwszej klasy szkoły podstawowej, by po odbyciu w pełni okresu zuchowskiego w czwartej klasie stać się finalnie pełnoprawnym harcerzem. Był nim aktywnie przez następne 2 lata. O wykształceniu Meksyka już się wypowiadałem odnośnie datacji tego, że po szkole podstawowej wybrał technikum kolejowe, natomiast ogółem, jak sam mówi, był dobrym uczniem, terminowo zdawał z klasy do klasy, no i nawet na dobrych ocenach, szczególnie z matematyki i zajęć plastycznych. Jego młodość przypadła na szalone lata 90. W 1993, już podczas technikum kolejowego, Jarek zaczyna swoją długą przygodę z alkoholem, około 17 roku życia. Razem ze swoją ekipą pobudowali na podwórku na Boboli coś w rodzaju budki, altany. Sami nazwali to po prostu szczopą. Było to trochę wyższe i dłuższe od standardowego PRL-owskiego garażu, a inspirowane było takimi piwnicznymi kanciapami, które mnożyły się na osiedlach w tamtych latach. Był to ich młodzieżowy azyl. Nie było ich widać, nikt się do nich nie czepiał, mogli robić co chcieli.
Z racji jednak, że chłopaki byli mocno wkręceni w subkulturę amerykańskiego rapu, to też czasem szli na tak zwane schodki, żeby było trochę bardziej na przypale, z alkoholem owiniętym w ikoniczne papierowe torby. Czarny właściwie do czasu wojska będzie cały czas bardzo mocno siedział w rapowych klimatach. Słucha muzyki na tak zwanym jamniku na kasety, a potem około 18 dochrapuje się wieży z odtwarzaczem CD. Szczególnie wpada mu w ucho Tupac oraz Wu-Tang Clan. Na profilu technika transportu kolejowego uczy się procedur i postępowania na rozjazdach, rogatkach, zwrotnicach, czyli ogółem takiej pracy w budynkach. Oczywiście też trywializmy jak sprawdzanie biletów były w zakresie, ale na przykład nie mógłby już prowadzić pociągu, bo to jest inny profil i zupełnie inne przyuczenie. Tak czy inaczej zdał maturę, do której pierwotnie nawet w ogóle nie chciał podchodzić. Już wtedy świadomie planował zakończenie swojej edukacji po technikum, ale mama doradziła mu, żeby poszedł, spróbował w końcu co mu zależy. No i co? No i zdał. Co prawda, jak sam mówi, z przygodami i z przytupem, ale zdał. Jego pracą dyplomową było przetłumaczenie niemieckiego filmu o kolejnictwie i historii kolei na polski i obronił ją na najwyższą możliwą ocenę. Problemów z tłumaczeniem dużych nie miał, bo ogółem to uczył się rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. A jak sam o sobie mówił, miał zawsze dar do nauki i zapamiętywania. Mamy rok 1995. Po technikum ze zdaną maturą 19-letni Meksyk podejmuje pierwszą pracę. Zatrudnia się na skupie makulatury w firmie Echo na ulicy Elewatorskiej w Białymstoku. Kilogram chodzi po 50 groszy. Dla porównania dziś waha się między 10-15 groszy. Warto dodać też, że te 50 groszy w latach 90. miało większą siłę nabywczą niż dzisiejsze. Tak wysoka cena tego papieru za kilogram powodowała istny boom na makulaturę i skupy szybko się rozrastały. Tak więc Jarek zaczynał jako szeregowy pracownik, po czym dość szybko został menadżerem jednego z punktów. Dzięki znajomości specyfiki rynku i odbiorców nie musiał siedzieć całych 8 godzin w robocie, a pojawiał się wtedy, kiedy był faktyczny ruch. Biznes kręcił się genialnie. Aby odbierać zmagazynowany papier w punkcie Meksyka, firma musiała przyjeżdżać starym. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym Meksyk przyjmuje i płaci za makulaturę suchą, która czekając na stara pod tylko częściowo osłoniętą wiatą, nasiąga wilgocią i pęcznieje. Czasem waży nawet do 2 razy więcej niż sucha, za którą zapłaci. Dzięki temu notuje świetne wyniki pokrywające się z odpowiednią wypłatą. Oczywiście nie od razu załapał tą zależność, w pierwszym miesiącu zastanawiał się w ogóle, czy on się nie myli w zapisach, czy to z wagą jest coś nie tak, ale później szybko rozkminił, o co chodzi. Skoro działo się samo z siebie, no przecież on nie lał tego wodą, tak, tylko samo nasiąkało, no to właściwie nie miał sobie nic do zarzucenia. Miał wtedy świetną sytuację finansową, cały czas był przy kasie, kasa była w kieszeni i stać go było na wszelkie swoje potrzeby. Jednak z drugiej strony pomyślał, że skoro ma maturę, tak dobrze mu się wiedzie w pracy, to może warto by jednak coś z tym wszystkim zrobić. Zapisał się więc zaocznie na studium informatyczne. Jednak po 2-3 miesiącach rzucił to. Przez pierwsze kilka zajęć bardzo mało było komputera, a dużo było zapisywania operacji i funkcji w zeszytach, więc po 2-3 miesiącach zniechęcił się i rzucił to. Makulaturowa firma Echo rozwijała się prężnie i swoim zasięgiem obejmowała już nawet EUK. Do czasu, gdy boom na makulaturę padł, a jak padł boom, to i firma padła. Meksyk po rzuceniu studium informatycznego zgłasza się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wychodzi z założenia, że skoro i tak te wojsko będzie musiał odbębnić, to czemu nie zrobić tego właśnie teraz? W WKU zaproponowano mu służbę w brzegu. Miał przed oczami słońce, plaże, więc zgodził się bez wahania. No to mu sprostowali. Brzeg opolski. Spędził tam 15 miesięcy na przeprawówce, na profilu saperskim, przy przeprawówce i podtrzymywaniu mostów pontonowych.
również w tym okresie ma swoją pierwszą poważną miłość. Czteroletni związek niestety nie przetrwał okresu wojska. Pewnego razu przed świętami wielkanocnymi ogłoszono konkurs na wyuczenie się wiedzy z zakresu służby wartowniczej. Ambitny Meksyk, mając nadzieję na dostanie dłuższej przepustki w zamian za wygranie takiego konkursu, wyuczył się tak dobrze, jak tylko umiał, no i udało mu się. Faktycznie otrzymał ocenę z egzaminu wartowniczego celującą, zatem w nagrodę otrzymał służbę wartowniczą w święta. Kiedy wszyscy inni byli na przepustkach i siedzieli przy świątecznym stole, to on pełnił wartę, do której tak świetnie się przygotował. Minęło 15 miesięcy. Jarek wraca z wojska do Białegostoku i właściwie od razu podejmuje pracę w zakładach przetwórstwa drobiowego Mispol. Obsługuje tam autoklaw, urządzenie atmosferyczne, w którym wygotowywano pasztety. Surową masę pasztetową składającą się z tłuszczu, wątroby i innych przemielonych kawałków mięsa zamykano w metalowych pudełkach, wygotowywano w 112 stopniach. Właściwie wszystko działo się automatycznie, a rola Meksyka naprawdę ograniczała się tylko do włożenia partii do wody oraz pilnowaniu, czy nic się nie psuje. Zmiany dzięki temu mijały mu bardzo leniwie, chociaż fakt tych parametrów trzeba było od czasu do czasu przypilnowywać, bo gdyby się zmieniły, to mogłoby spowodować, że konserwy popękają, powybuchają, a woda z takiej ładnej, przezroczystej zmieni się w szarą maź. W ramach kontroli jakości w zakładzie było takich sporo pasztetów, które trzeba było, prawda, otworzyć, tutaj zrobić jakąś próbę, zbadać smak i tak dalej, dzięki czemu pracownicy, w tym również Jarek, od czasu do czasu dostawali nawet czasem naraz duże ilości tych pasztetów do skonsumowania sobie w domu. Jak wspomina, puszki z produktem czasem w całości wypełniały lodówkę i już nie mógł na nie wręcz patrzeć. Niestety, gdy kończy mu się roczna umowa, w ramach przepychanek politycznych podwyższono cło na sprzedaż produktów mięsnych do Rosji, a Mispol znaczną część swojej produkcji wysyłał właśnie na wschodni rynek. Wiadomo było, że za chwilę zakłady przetwórstwa dostaną po dupie za głupotę polityków, więc niestety Mispol nie przedłużył umowy wszystkim, którym akurat się kończyły. Wypadło również i na Meksyka. Nie pozostał długo na bezrobociu i zakrzątnął się za kolejną pracą, ale zanim o tym, to no, praca pracą, ale człowiek przecież żyje głównie po pracy. Co zatem robił Meksyk? Otóż naprzeciw jego domu powstaje bar. Właściciel nie może wpaść na pomysł chwytnej nazwy. Jarek sugeruje, że skoro miejscówka jest na Meksyku, to niech bar nazywa się Tequila. Pomysł podobał się i został przyjęty z aprobatą, a Czarny jako sąsiad i stały bywalec ma zniżki i fory w knajpie. Przesiaduje tam non-stop, po robocie od razu do baru. Dzięki temu uczy się bardzo dobrze grać w piłkarzyki. Zaczyna więc brać udział w konkursach i grać na kasę. Odbywają się liczne turnieje, w których Meksyk często zgarnia całą pulę. Właściwie to w mieście była tylko jedna para, która drużynie z Boboli była w stanie stawić czoła. Dochodzi do tego, że Meksyk i jego kompan dochrapują się sponsorów, którzy uposażają jego team w koszulki z logiem baru i stawiają jedzenie, picie, zakąski w opór przez cały czas trwania turnieju. Żeby tego było mało, sponsor w końcu zaoferował im nawet wyjazdy na rozgrywki w Warszawie, ale dla chłopaków pula wejściowa 1000 zł wydała się już być zbyt duża, by konfrontować swoją lokalną dominację z ogólnopolską krajową konkurencją. Pamiętajmy, że 1000 zł znaczyło wtedy zdecydowanie więcej niż dzisiaj. W ramach ciekawostek, zdarzyło się raz, że totalnie bez planu Meksyk ze swoim kumplem wpadli do baru, gdzie stały właśnie piłkarzyki. Zasada była prosta. Kto wchodzi na stół, stawia piwo. Odbywał się mecz, zwycięzcy zostawali na stole z wygranym piwem, a przegrani byli zastępowani nowymi pretendentami. Jarek z kumplem ograli tyle osób, że piwo nie mieściło się na stole, przy którym siedzieli. Ilość była nie do przepicia. No oczywiście szkoda by było, żeby tyle się zmarnowało, więc
ile mogli, tyle w siebie wlali, ale i tak jeszcze mnóstwo zostało. Kufel przy kuflu. Oprócz tego sporo też grał w piłkę nożną i spędzał dużo czasu na boisku, ale jednak te główne życie toczyło się w barze. Po utracie pracy w firmie produkującej pasztety miał rok abstynencji. Cieszył się z dobrodziejstwa zasiłku i szukał czegoś nowego. Miał 22-23 lata, są okolice roku 1999. Podczas rozglądania się za jakąś stałą pracą dorywczo łapał fuchy zastępcze za barem w tequili, ale finalnie rozpoczął w końcu robotę w agencji reklamowej jako osoba obsługująca sito dróg w firmie AR Produkt. Spędził tam parę lat, ale były to również lata rozwijające nauk alkoholowy. Jak sam stwierdza, była to jego pierwsza praca, którą zawalił przez alkohol. Co prawda po robocie siedział z szefem w tej samej knajpie, ale przełożony znacznie lepiej kontrolował barowe życie. Po utracie pracy dostał się później do kolejnej firmy na sito dróg, tym razem przy bardziej zaawansowanej maszynie, tak zwanej karuzeli. Tu model biznesowy polegał wyłącznie na produkcji chorągiewek do rowerów, na które był boom. Pojawił się jednak problem. Szef tej firmy wyjechał do Stanów, a bez gospodarskiego oka interes upadł. Meksyk znów miał wtedy jakiś taki przestój między robotami, ale po kilku miesiącach podłapał następną. Znów przy sito druku w firmie, która produkowała różne rzeczy, była to większa już taka firma, która realizowała różne druki, również takie bazarowe wersje właśnie koszulek zespołów muzycznych. No i niestety z tej roboty wyleciał za alkohol. Po krótkiej przerwie trafił na budowę do Elewacji, gdzie pracował aż do objęcia stanowiska redaktora na Szkolnej 17 oraz gdzie definitywnie pogłębił swój nauk. Ale o tym w przyszłości. Przejdźmy więc zatem do stwórcy potężnego warmianina. Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Czeczetkowicz, reprezentuję jeszcze raz. No pewno. Adam Stanisław Czeczetkowicz. Jest z tego samego rocznika co Meksyk, również szedł normalnie przez standardowy ciąg edukacji. Jednak on zdecydował się na studia i uzyskał wyższe wykształcenie. Skończył politologię na Uniwersytecie w Białymstoku oraz resocjalizację. Z tego ma licencjaty. Magistra zrobił na Akademii Obrony Narodowej, jak na narodowca przystało. Zrobił też pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, której również ma magistra. Za młodu Adam żywo interesuje się muzyką i choć już wtedy jest zadeklarowanym narodowcem, to chodzi na koncerty i zadaje się zarówno ze skinami i punkami. Nie robi mu to większej różnicy. Muzyka to muzyka. Najchętniej jednak słucha Honoru, Konkwisty czy Legionu. Znajomość z nim, zarówno skini jak i punkowie, wykorzystują jako taką kartę przetargową, gdy są gdzieś łapani przez twoich antagonistów i grozi im oklep. Może i z początku działało to na korzyść, później odwróciło się zupełnie w innym kierunku. Był zadeklarowanym nacjonalistą o poglądach, które wielu określiłoby jako skrajne, a z drugiej zaś był znany w środowisku lewicowym, więc takie połączenie zaczęło przynosić realne kłopoty. W którymś momencie środowisko antifowo-punkowe dosłownie polowało na niego. Kilka razy członkowie Antify wybili mu okno cegłą czy kamieniem, a kiedyś, jak dowiedział się po fakcie, minął się dosłownie o parę chwil z człowiekiem, który miał mu wbić kosę pod żebra. Pewnego poranka ktoś zapukał do jego drzwi. Zaspany obudził się i usłyszał pytanie: czy ty nazywasz się Adam Czeczetkowicz? No, odpowiedział twierdząco. Po czym dostał natychmiast pałką w głowę i gazem pieprzowym po oczach. Jak się okazało, był to również członek Antify. Ja tylko przypomnę, że to wszystko dzieje się, gdy nie prowadzi on jakiejś szerszej działalności, nie publikuje nigdzie swoich poglądów, nie robi akcji z Kononem, jest członkiem czegoś na kształt garażowego zespołu, garażowej kapeli. Miarka się przebrała, gdy został złapany przez 30-osobową grupę punkowo-antifową w centrum Białegostoku i ta grupa postanowiła go przekonać.
kopać. Poszedł wtedy do skinów i zapytał ich wprost, czy załatwią sprawę, czy ma iść na policję. W odpowiedzi usłyszał z jednej strony próbę odwrócenia całego zajścia w żart, z drugiej strony, że tam nie ma się czym przejmować i tak dalej, i tak dalej. Potem jednak podobno zebrała się jakaś mała grupa zapaleńców, którzy zrobili nie do końca zorganizowany wjazd na skład i obskoczyli oklep. Adam zwrócił się bezpośrednio do szefa skinów, no i zapytał, czy załatwią sprawę, czy ma iść na policję. Usłyszał więc od tego szefa, żeby poszedł na ulicę. Przeżyszkowicz nie był zdeklarowany za nimi, więc pewnie nie był traktowany całkowicie jako swój. Poszedł więc ze sprawą na komisariat, mundurowi nic z nią nie zrobili, za to skini okrzyknęli go konfidentem. W wielkim skrócie, dla panków był naziolem do wytępienia, a dla skinów sprzedawczykiem do ukarania. Czy da się gorzej? Jak można się domyślić, po takich przygodach pan Adam zaczął swoją pasję kierować w inną stronę, konkretnie w stronę polityki. Ale o tym w kolejnej części. Tym akcentem skończymy na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu.